Dzień dobry, jestem Giuseppe Gigliosze, witam w mojej kuchni. Dzisiaj, jak ja powiedziałam wcześniej, kiedy zbierałem grzyby, ja idę gotować przepis risotto funghi. Zobaczymy, jak robić. Zaczynamy pokroić nasze grzyby tak, jak ja robię, widzisz? Tak, kapelusza tu na ten stronę. Widzicie, jakie ładne? Sprawdzamy też, że są dobre, nie mają dziury. Gotujemy nasze rosół z wodą, cebula, marchewka i seler. I dodaję też 3 suszone grzyby do smaku. Uwaga, rosół nie może wrzeć, więc gotujemy go na małe ognie. Teraz do wysokiego garka dodajemy oleju oliwki i też masło. Tak, włączymy. Muszę roztopić nasze masło. Dobrze, kiedy roztopiło, dodajemy nasze grzyby, że pokroimy wcześniej. I zaczynamy mieszać dobrze. Dodajemy też inne składniki. Dodajemy zęby czosnek, pietruszka, dodajemy sól, pieprz, tak, i teraz też tymianek, że ja mam suszone, świeże też będzie super dobre, lepsze. Mieszamy, mieszamy, uwaga, żeby się nie przykleiło do garka. Dobrze. Dodajemy trochę rosołu i mieszamy dobrze. Mieszamy, mieszamy dobrze. Tak. I robimy takie. I więcej mniej po 2 minutach nasze grzyby będą gotowe. Dlatego wyłączymy ogień i odkładamy grzyby na talerz. Ok. I teraz bez mycia garnka dodajemy oleju do garnka, tylko oleju. Włączymy nowy ogień i teraz dodajemy nasze pokrojone szalotka i cebula. Dobrze? Musimy usmażyć trochę. Pamiętajcie, wcześniej ja mówiłem, że nasze rosół nie musi wrzeć. Dlatego ja soliłem rosół tak, jak musi być słony nasz ryż. Jeśli będzie wrzeć, woda wyparuje i zostaje tylko sól. Jeśli rosół będzie słony, też nasz ryż będzie słony. Dlatego nasze rosół musi być akurat. Teraz dajemy nasz ryż do garnka. Dlatego musimy podprażyć. Widzicie? Mieszamy, mieszamy. Aby się nie przykleił. Dobrze. Po 2 minuty będzie gotowe. I teraz musimy dodać też rosół. Widzicie? No tak jak ja robiła, mieszamy, mieszamy, jeszcze trochę i voilà. Teraz musimy też dodać nasze grzyby, że gotowaliśmy wcześniej. Patrz, jaki dobre. Umyjemy dobrze tę stronę garnka i voilà. Teraz dodajemy nasze grzyby. Teraz będą mieszać cały smak, grzyby, cebula. Też dodajemy ten suszone grzyby, że już nie są suszone. Będziemy używać wszystko i mieszamy. Ale pachnie. Super. I voilà. Teraz widzicie, ja włączyłam mocny ogień i dodaję wino. Dlatego mocny ogień, ja muszę wcześniej szybko
mieszać i widzicie, wyparuje alkohol i tylko zostaje smak wina. Dlatego musimy używać dobre wino. Teraz znowu mały ogień na pół, widzicie? I będziemy robić nasze risotto. Dodajemy rosu. Widzicie, pomału mieszamy. Co 2 minuty mieszamy i dodajemy rosu. Mieszamy i dodajemy rosu. Co 2 minuty. Po 20 minut musi być gotowy. E voilà, teraz jest gotowy. Widzicie, że ma krem nasz ryż. Musimy też próbować, że jest gotowy. Teraz czosnek wyrzucimy, wyłączymy ogień, dodajemy masło, parmezan, mieszamy, dodajemy też troszeczkę pietruszka, mieszamy, 2 minuty musi risotto odpocząć i już jest gotowe. Smacznego! Dobrze, przepis skończyłem, teraz ja muszę próbować, jak wiecie. Jaka dobra. Naprawdę. Nie mogę skończyć zje. Dlatego ja idę szybko. Subskrybujcie na mój kanał. Jeżeli podobało Ci się ten wideo, daj mi like i nie zapomnij. Giuseppe Giglio Chef. Arrivederci.